Po ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu można powiedzieć wiele. Pewne jest natomiast to, że niewątpliwie wzbudziła emocje, co potwierdzają tylko reakcje niektórych polskich celebrytów. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu była niewątpliwie spektakularnym pokazem różnych dziedzin sztuki i robiła ogromne wrażenie. Nie wszystkim jednak przypadła do gustu ze względu na przekaz niektórych instalacji artystycznych, które mogliśmy podziwiać w stolicy Francji. Schreiber ostro reaguje na ceremonię otwarcia igrzysk: to, co się działo, to jakieś przegięcie. Jedną z takich osób jest Marianna Schreiber, która odniosła się do queerowej wersji ostatniej wieczerzy, odtworzonej podczas ceremonii otwarcia. Celebrytka, freakfighterka, podzieliła się swoimi przemyśleniami na Instagramie, wrzucając fotkę z jasnym przekazem. Gdyby twój tata był queer, to byś się nie urodził. Gdyby twoi rodzice byli na znanym zdjęciu z otwarcia igrzysk, pewnie też by cię nie było na świecie. Możesz wspierać i popierać kogo chcesz, ale to jedno, zapamiętaj na całe życie. W komentarzach niektórzy wyrazili opinię, że igrzyska mają promować równość, równouprawnienie i tolerancję. Schreiber stwierdziła, że to, co zobaczyła, nie miało nic wspólnego z tolerancją. Przed chwilą dodałam na stories zdjęcie z otwarcia IO, na którym widać dwóch przebranych mężczyzn z przyrodzeniem na wierzchu, całe widoczne, stojących przy małym dziecku i udających ostatnią wieczerzę. Nie ma to nic wspólnego z równością ani ze sportem. Tolerancja dla równości to nie jest przekraczanie granic, jakimi są dewiacje. Tolerancja i równość to normalność. Sprzeciwiacie się zdjęciom kobiety w bikini, a takie dewiacje gloryfikujecie. Przecież to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, po czym dodała, że chociaż nie jest przeciwniczką osób LGBT, to uważa, że to, co się działo na otwarciu i oto przegięcie. Ja nie mam nic przeciwko LGBT, każdy ma prawo żyć, jak chce. Ale to, co się działo na otwarciu igrzysk, to jakieś przegięcie. Pani poważnie tego nie widzi?